No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnej serii na kanale, to będzie seria z gry Terra Invicta, nowa gra tutaj strategiczna. No powiem wam szczerze, że gra jest dość skomplikowana, ale już tutaj ogarnąłem przynajmniej start, mniej więcej jak trzeba zacząć tą rozgrywkę, także wam pokażę tutaj w dzisiejszym odcinku. O co tutaj mniej więcej chodzi, bo gra jest naprawdę, no nie jest prosta, tak na pierwszy rzut oka. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj wezmę modern scenario, powiedzmy, full solar system, dajmy medium solar system. Dajmy na 8 frakcji, tak, czyli maksymalna to jest liczba, zdaje się, niech będzie. No i tutaj musimy wybrać naszą frakcję, ja zagram tym The Resistance, czyli to tam jest obrona ludzkości, no jakby to są siły oporu przed tą inwazją obcych, tak? Bo tutaj jest taka gra jakby trochę z kosmitami się walczy i tak dalej, ale najpierw będzie taka walka pomiędzy tutaj frakcjami. Zaczniemy na tym poziomie normalnym, dobra, startuję, nie będę przeciągał. Zaraz zobaczycie, o co tutaj chodzi w ogóle. No ale powiem wam, że gra, no tak, z początku mnie odrzuciła jakby liczbą, jakby ile jest tych zmiennych, ale po chwili już jakby zacząłem się wciągać. No trochę przypomina na przykład Europa Universalis generalnie. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Także no generalnie nowa gra strategiczna to jest, nie? Premiera ma dzisiaj 26 września 2022 roku. No dobra, trzeba zaczekać, aż się wczyta. Generalnie ja nie rozkminiłem jeszcze całej tutaj rozgrywki, na czym ona polega, natomiast no wiem, powiedzmy, jak mniej więcej zacząć tą pierwszą fazę. O, widzicie, macie od razu na początku informację, że UFO rozbiło się na Ziemi w Kenii, prawda? Continue. Greetings, Commander. I am pleased to report the council has appointed you leader of our organization. Tak, no I am Fiona Iwade, your chief of staff. While most of the world is reacting with fascination at the arrival. Dobra, nieważne. My jesteśmy w każdym razie tymi siłami oporu, jest kilka tych frakcji. I co jest najważniejsze na początku gry? Generalnie wszystkie frakcje będą walczyć o to, żeby zajmować poszczególne państwa, które wam będą dawały jakby siły wpływu tutaj, tak to nazwijmy, tak? I będą sprawiały, że po prostu wasza organizacja będzie stawała się coraz potężniejsza. Na razie mamy, jak widzicie, na starcie dwie osoby w naszej radzie, to jest Marika Sobczyk, i która ma 6 per. To per jest bardzo ważne tutaj w tych statach, odnośnie zajmowania krajów przynajmniej, to jest najważniejsze, to per, także na to patrzcie. Bo też to wam daje od razu takie rady naprawdę ważne. Bo jak zaczniecie sobie pod innym kątem wybierać tych do rady, to będziecie mieli lipę. No ten ma 6, czyli ten będzie lepiej te kraje zajmował. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tylko ja sobie może od razu zrekrutuję jeszcze trzecią osobę. Tutaj wchodzicie w council. Tutaj macie tych dwóch na start, prawda? I ja wam zalecam od razu sobie zrekrutować kogoś, kto ma bardzo dużo PR, bo tutaj ma 7, zobaczcie, i on będzie dobrze kraje przejmował, bo to jest jakby siła wpływu. Journalist, czyli dziennikarz, i myślę, że jego sobie weźmiemy, no bo reszta tutaj, co ma też 7 na przykład tutaj mają, no to 60 kosztują, tak, no to musimy jego wziąć, bo on jest za 30, dobra, wezmę go. A nie, przepraszam bardzo, nie możemy go wziąć, bo on nie będzie miał misji przejmowania krajów. Bo to też jest ważne, że musicie mieć misję, że można było przejąć kraj, ale z tego co widzę, on takiej opcji nie ma. Więc bez sensu jest go brać. Musimy wziąć kogoś, kto będzie miał opcję przejmowania kraju. A on ma, widzieć, takie inne, jakieś publiczne kampanie, crackdown i tak dalej. O, Control Nation, o to chodzi, nie? Ten na przykład to ma, ten ma 5 PR, no to jest taki kurde trochę... O, ten ma 6 PR i on ma Control Nation. No i dobra, to sobie go weźmy. To będziemy mieli dwóch, co mają
po 6 PR. Dobra, i taka może być ekipa, powiedzmy, na start. I co? No i właśnie należy... Ważne jest w ogóle, jak zaczniecie tutaj tą całą rozgrywkę. W sensie, od jakiego kraju zaczniecie to przejmowanie. Bo... Można... No, różnie można to zrobić. Można zacząć, nie wiem, od Afryki, od Europy, od gdzieś tu Azji, od Ameryki, prawda? I generalnie... Jakby wasza ta pozycja wyjściowa jest dość ważna, bo ona wpływa na to, że przykładowo jak ja zacznę od Czech, bo tak planuję, tak mi się wydaje, że zacznę od Czech, to wtedy jakby będę mógł łatwiej zajmować te kraje, które są tutaj dookoła, czyli już jakby tak trochę się lokuję, powiedzmy, wtedy w Europie, dlatego to jest jakby istotne, nie, od czego zaczynacie. Ja zacznę od Czech, bo ja chcę sobie Polskę zająć po prostu, taki mam plan. Także zaczniemy od Czech, bo jakby Polskę zająć na start będzie ciężko, wiecie? Dlatego zaczniemy sobie od tych Czech. Moment. Ten ma 6 wpływu. Czemu? Moment, musimy chyba puścić czas. O właśnie, i teraz możemy przydzielić zadania. I zobaczcie, tutaj macie Control Nation, prawda? Klikacie gostka. On ma tego 6 PR, nie? Tu ma 37% coś na kontrolę czegoś. Czego? A, to Czechy się pojawiają. Widzicie, na Chiny, bo im większy kraj, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo powodzenia tutaj kontroli narodu. Szczególnie na początku gry, no to o Chinach to możecie zapomnieć w zasadzie, bo to jest najsilniejszy w ogóle kraj w grze. Widzicie, na przejęcie Polski jest 15% szans, to jest mało. Dlatego ja mówię, że o Słowacji może nawet wyjdziemy, bo Słowacja jest, zobaczcie, 83% szans, to jest bardzo dużo. Czechy 37%, to Czechy będzie ciężko zająć. Dania może, o Danii byśmy musieli zobaczyć, 47% jest Dania. Ewentualnie tutaj jakaś Litwa, coś tego, ale to za blisko znowu ruskich, może trochę. Dobra, wyjdźmy od Słowacji jednak. Zobaczcie, jest 83% szans na powodzenie tej misji. Ja jeszcze dam jeden punkt może influence, albo dobra, 80. No dobra, dajmy jeden punkt, to będzie jeszcze 86%. To z tego wam zabierze, tu macie 20 punktów, nie? I zobaczcie, Słowacja ma dwa jakby punkty kontrolne do przejęcia, nie? Czyli dwa razy musicie takie misje zrobić. Dobra, zacznijmy od tego już. Establishing control. Czyli tego wysłaliśmy do Słowacji, żeby przejął. Tego Briana, on też ma 6 PR, także jego też damy... Myślimy, żeby przejął jakiś kraj, tylko... No, Słowację to już nie, tylko co mu damy tutaj? Nim bym wyszedł, może Danię? Zobaczcie, Dania 59% ma szans na przejęcie. A wyślijmy go do tej Danii. 68%, jak mu dodamy wpływu... 75%, no to będzie ładnie. Żeby mu się udało przejąć, bo to też, kurde, nie jest takie, wiecie, 81%. Jeśli nie uda, to trochę zmarnujemy te punkty. Ale dobra, spróbujmy przejąć tą Danię też. Czyli klikamy Control Nation. Putting our people in place. Czyli wysyłam naszych... I'm here. Wysyłam naszych ludzi jakby do Danii i do Słowacji, żeby przejąć. No i teraz jeszcze mamy tą Marikę Sobczyk. Ona ma najniższe to PR. Także ona coś słabego jej damy do przejęcia, bo z innymi sobie nie poradzi. No co tutaj, możemy Bułgarię, ale to i tak jest, widzicie, mała szansa, bo jest 27% ona tylko ma. Ona jest naprawdę słaba. Może w Afryce gdzieś ją puśćmy, bo tu w Afryce, jak widzicie, łatwiej się w to przejmuje. Tu zobaczcie, Mauretania ma 52% szans. W pierwszej fazie gry właśnie najważniejsze jest to przejmowanie. Może tu? Somalię chyba to jest? Tak, 57%. Może przejmijmy tą Somalię, ja wiem. No ona jest strasznie słaba, ta baba. Marika Sobczyk. Także ona tutaj i tak nic wielkiego, lepszego nie zwojuje. Tu mamy coś 62%, co to jest? Izrael. O, Izrael 62% szans masz na przejęcie. To jest chyba dobra opcja. Izrael ma w ogóle, zobaczcie, monthly boost. To bardzo mało krajów ma, czyli ma głowice nuklearne. To może bym sobie Izrael przejął. Ale jaja, że ona w ogóle ma 62% szans na przejęcie Izraela.
To jest dobre. To są dobre jaja. Dobra. Dodajmy jeszcze, podbijmy jej. Niech ma 77%. O, dobra. Establishing our presence. No, czyli wysyłamy tak. Izrael, Słowacja, Dania. Tak otwieram rozgrywkę. No i tutaj wyrazimy jakby zgodę, żeby tak to poszło. I puszczamy czas. Puszczamy czas. O, dobra, przyspieszyła się rozgrywka. I teraz widzicie, no leci nam ten czas troszeczkę szybciej. Jeszcze przyspieszmy. No i w międzyczasie tutaj nam wskakują te różne punkty wpływu, gotówka i tak dalej, ale najważniejsze jest w ogóle zajmowanie tych państw, bo w początkowej fazie gry właśnie, bo od tego im lepsze państwa sobie zajmiecie, tym więcej tych wszystkich punktów będziecie mieć po prostu, nie? Tutaj coś można wybrać. Manifesto. Dobra, dajmy manifesto. Bo to aż 50 dało, zobaczcie tam czegoś. Możemy sobie wziąć czwartego człowieka, to ja go zaraz wezmę. Tutaj myślę, że pójdę w lobbystów i influencerów, bo to nam zwiększy też to. Czyli ten wpływ, influence, nie? Ciekaw jestem, czy uda nam się zająć te pierwsze jakby punkty tutaj kontrolne. O, na Słowacji się udało, super. Kontrol, sukces, widzicie. Continue. O, w Izraelu się nie udało. W Izraelu się nie udało, szkoda. Kurde, została namierzona nawet. We're taking over. Ale super, w Danii się udało. No to bardzo dobrze. Dania, Słowacja nam się udało. No i teraz można zaczekać w zasadzie, chociaż... O, i widzicie, teraz jest kolejne przypisanie. Na kolejne misje. Ja sobie od razu zrekrutuję, bo możemy zrekrutować teraz czwartego tutaj. I to jest taki maksymalny skład jakby na początek gry. Także też poszukajmy kogoś, kto będzie miał dużo PR znowu. Czyli musi te kraje przejmować. Ja myślę, że wezmę tego chyba Davida Brownie. On ma 7, zobaczcie, aż PR. Chyba, że jest ktoś, kto ma 8. Nie ma. Także myślę, że weźmiemy Davida Brownie. Nam będzie dobrze te kraje przejmował. Zrekrutujmy go. Tak jest. Za 60 aż. No i mamy teraz naprawdę niezły skład do przejmowania państw. Okej, więc przydzielmy. Ready. Tutaj mamy tego Xiangping Huana. On jest z tej Słowacji, ale jak zobaczycie, my przejęliśmy dopiero pierwszy punkt kontrolny. Czyli Słowacja nie jest pod naszą kontrolą. Musimy przejąć jeszcze drugi punkt kontrolny i dopiero wtedy Słowacja w pełni wejdzie pod naszą kontrolę i będzie pod kuratelą naszej frakcji, naszej organizacji. Także musimy teraz tym ziomkiem zlecić po prostu, żeby drugi punkt kontrolny przejął Słowację. Jak widzicie, jest 88% szans na to, bez nawet jakiegoś tutaj dodawania jeszcze wpływu. Także damy to, żeby on przejął ten punkt w Słowacji. Tutaj ten ziomek, który jest w Danii, zaraz zobaczymy, jaki on będzie miał. 71% na drugi punkt kontrolny, zobaczcie. No to nie jest tak dużo. Myślę, że dodam mu wpływu, żeby zwiększyć te szanse. Tak, o, 83% to będzie spoko. We'll bring this nation to our side. O, i tutaj mamy tego, zobaczcie, kolejnego zioma. I jego wyślemy gdzieś też, bo on ma dużo tego PR, zobaczcie. O, Irlandii 50% by miał zajęcie. Szwecja, zobaczcie, 62%. Finlandia, no ładnie, ładnie. Na Polskę ma 27% nawet. Tylko ja najpierw jeszcze bym chciał te kraje tutaj dookoła pozajmować Polski. To jeszcze nam to zwiększy prawdopodobieństwo, wiecie? Ja go może do Czech wyślę, bo ma 70%. Zobaczcie, procent. Tutaj zobaczcie, już inne organizacje do Włoch wbijają, widzicie? Tu już wbijają też do Francji. No tak to jest, że zazwyczaj te najmocniejsze kraje są gdzieś tam. I Hiszpania też, widzicie, tu jest coś przez jakąś organizację, zdaje się, że brana. Core Economic, co? Tutaj ktoś to bierze? Nie, tutaj coś po prostu jest jakiś znaczek, zdaje się. Czechy? Na Czechy go wysłać? Dobra, może na Czechy wyślimy tego, który ma 7 tego PR.
To jest chyba persuasion czy coś tam. Dajmy mu jeszcze 2 punkty wpływu. 78% będzie miał prawdopodobieństwa, że przejmie. Pierwszy punkt kontrolny, to tak mu dajmy. Bringing them on board. Ta miała ten Izrael zająć, jej się nie udało. I co? Jeszcze raz ci tutaj dać? 68% ma szans nas. No dobra, spróbuj. Izrael jest dobry. Manuki tutaj, to powiem wam, że to nas dobrze ustawi. Jak nam się ten Izrael uda przejąć, to naprawdę to będzie dobre. Kurde, tamtego mogę może tego lepszego dać na ten Izrael, bo to faktycznie bardzo mało krajów ma te nuki w ogóle, nie? Dobra. No i to jest taka pierwsza faza rozgrywki, że po prostu najważniejsze jest mieć jak najwięcej tych krajów pod kontrolą. Myślę, że teraz jak puścimy czas, no to już być może jakiś pierwszy kraj trafi pod naszą kontrolę, jeśli te operacje się wszystkie powiodą. Czy w ogóle któraś z nich się powiedzie. No w Danii albo w tym, albo w Słowacji, bo one już są takie do przejęcia, nie? Bo teraz już tam drugi punkt kontrolny ogarniamy. We've got our people in place. Jest Słowacja przejęta, czyli Słowacja jest już pod naszą kontrolą, pod kontrolą naszej organizacji tutaj. We now have 2 of 2 control points here. Widzicie, także jest executive power należy do nas, prawda? Czyli przejęliśmy kontrolę nad Słowacją. Our supporters are in place. I Dania też jest pod naszą kontrolą, czyli Słowacja i Dania już jest zajęta. Our presence is growing. Zobaczcie, i udało się w Izraelu. Udało się wbić pierwszy punkt w Izraelu, bardzo dobrze. To było bardzo potrzebne. No i co, czemu nie leci czas? O, i w Czechach się udało, świetnie. Świetnie, no to tak na razie wszystko nam się udaje. Wszystko nam się udaje na razie. No i teraz musimy potwierdzić znowu przydziały, tylko ja bym zrobił tak, bo Słowacja i Dania już są przejęte. Tego dajmy może, ten ma największe topery, ja bym go dał na Polskę. Zobaczcie, 36%, to jest naprawdę jak na taki duży kraj jak Polska, to jest naprawdę nieźle. Ja wam jeszcze może pokażę, wyjdźmy z tego. Zobaczcie, przejęliśmy Słowację. Słowacja ma produkt krajowy, bo to jest taka odnośnik potęgi, na to też patrzcie, może tu ma jakieś 26, coś tego, nie? Ale to jest 186 bilionów dolarów, nie? Ma na przykład Słowacja, zobaczcie, Czechy mają 448, także no są już mocniejsze niż Słowacja. Dania ma, zobaczcie, 357, czyli póki co Dania jest takim naszym najmocniejszym krajem, ona tam też nam daje tutaj ładną premię do badań, zobaczcie, 20... 7 to jest no do inwestycji, no także fajnie. A Polska na przykład, zobaczcie, dla porównania, Polska ma, widzicie, 1 300 000 000 000, także od takiej Danii jest 4 razy mocniejsza, nie? Tam od Czech 3 razy, no. I ma, zobaczcie, 39 punktów badań aż na przykład, nie? 10, także to już będzie naprawdę, jak zajmiemy Polskę, to już będzie taka nasza na razie wisienka na torcie i naprawdę się ładnie tutaj wzmocnimy. Także myślę, że tego najmocniejszego właśnie naszego człowieka, który ma najwięcej tego peru, damy na Polskę. Właśnie 36% będzie miał szans na przechwycenie tego. Tylko ja mu jeszcze dam, widzicie, tego wpływu, punkty, żeby mu to podbić. 68%, kurde, 8 punktów, trochę szkoda, 75%. I tak ma trochę mało, widzicie, bo tu trzeba jeszcze więcej tych krajów, jeszcze te Czechy trzeba zająć. Dobrze jest te kraje dookoła zajmować. Czy Polskę jeszcze odpuścić teraz, jak myślicie? Nie, dobra, spróbujmy zająć tą Polskę. Bringing them to our side. Spróbujmy zająć. Dobra, ty zaraz będziesz jeszcze tam Izrael zajmowała. Tego damy, niech dobije te Czechy, 61% szans na sukces, 69, 76, dobra, Dania jest zajęta, to tą wyślemy, myślę, na Szwecję,
Zobaczcie, Szwecja 64% na zajęcie. 78%, dobra. Establishing our presence. Ready to go. No i tutaj ten drugi punkt kontrolny w Izraelu by się przydało. 68%, no całkiem niezły jest procent prawdopodobieństwa. Establishing control. No jak Izrael przejmiemy, to też będzie ładnie. Zobaczcie, Izrael 421 bilionów, znaczy nie bilionów, tylko miliardów dolarów. Dobra, i potwierdźmy wybory, bo wszystkich przydzieliliśmy. I zobaczymy. Polska, widzicie, najmniejsze jest prawdopodobieństwo, bo najsilniejszy kraj, 68%. No i chwila prawdy będzie, czy uda się przejąć jakieś tutaj te punkty wpływu znowu. No teraz do zajęcia mamy Czechy i Izrael, już będą pod naszą kuratelą, jeśli się uda. Te inne frakcje też się, kurczę, panoszą tutaj po mapie. Ja się zdecydowałem, jak widzicie, tutaj na Europę i tutaj gdzieś budować moje imperium, że się tak wyrażę. Ale oni gdzieś tam pewnie się kręcą w innych krajach. Zobaczcie, punkt kontrolny w Szwecji przejęliśmy, bardzo dobrze. Jest 2 z 2 w Czechach, także Czechy są zajęte, Czechy są pod naszą kontrolą. Kontrol, Izrael też jest zajęty, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I w Polsce, super. W Polsce pierwszy z trzech mamy. No i ekstra, to jest po prostu super. We believe we can join them as brothers and sisters. If we only convince them, we are worthy. Dobra, dobra. Enemy consular detected. A, w United Kingdom, coś tam. Okej. Okay. O, co? Army? Army under resistance control. Aha, mamy armię, zobaczcie, no. Czyli Izrael ma jakieś wojsko tutaj. 36. Zmechanizowana dywizja. Aha, widzicie, kurde, opłacało się Izrael zajmować, kurde. A tak łatwo by było przejąć, bo zobaczcie, to babka, co miała 3 perswazji, to zajęła. Ten Izrael, no a Izrael ma armię. Jako jedyny, nie? Bo tutaj nam ani Dania, ani Czechy, Słowacja nam nie wyskoczyło. Dobra, dajmy, ciśnijmy to dalej. Co ja robię? A. A, musimy przypisać, dobra. Musimy przypisać znowu, jakie kraje mają być zajęte. Tylko ja jeszcze może bym wam pokazał też drzewko technologiczne, byśmy weszli. Council Moment Nations. No, to już są kraje, też tutaj jest pokazane. Zobaczcie, już pełną kontrolę mamy tak. Nad Czechami. Nad Danią, nad Izraelem, nad Słowacją zajmujemy Szwecję i Polskę zajmujemy, nie? No to już będzie takie, można powiedzieć, słowiańsko-skandynawskie imperium plus Żydzi, nie? Plus Izrael. No. I Izrael jest najlepsze z tego, że zobaczcie, Izrael jako jedyny ma Motley Bus tutaj. On ma nuki po prostu, nie? Ma potencjał nuklearny. Moment, bo tutaj jest ten układ solarny też, ale jeszcze tego do końca nie ogarniam. Czy nie odlatujmy tak daleko. O, Research and Development, to wam chciałem jeszcze pokazać, bo tu sobie, zobaczcie, ja mam już 5 tych punktów badań i też sobie mogę to porozdzielać tutaj na technologie, które są odkrywane. I sobie to porozdzielajmy. Tu dajmy jedno. No, może tak porówno, bo nie wiem. Nie wiem, na co się zdecydować. Niech tak będzie na razie. Tak nie ogarniam tego na razie, jakoś specjalnie. Na razie w tej fazie gry to w ogóle właśnie najważniejsze dla was będzie to, żeby się skupiać na zajmowaniu tych krajów, żeby jak najbardziej prestiżowe, jak najmocniejsze kraje zajmować, bo to wam będzie dawało właśnie tą gotówkę, ten influence i tak dalej, nie? Och, no dobra, to będziemy tak, będziemy ich przypisywać teraz. Zacznijmy od... At your service. Standing by for orders. Od Browniego, niech tutaj... O, zobaczcie, drugi punkt kontrolny w Polsce, 42%. To nie będzie proste, legislatur.
Tutaj chyba trzeba coś podziałać. On tutaj, zobaczcie, też może... Tutaj możecie sobie pomóc, żeby później wam było łatwiej właśnie. Na przykład publiczną kampanię możecie zrobić, nie? No ja chyba zrobię. Zobaczcie, 93% jest powodzenia. I wtedy wiecie, później nam będzie łatwiej... zająć, no bo tak 42%, zobaczcie, mamy tylko na ten drugi punkt kontrolny. Dobra, zróbmy tą publiczną kampanię. At your service. Ta zajęła Izrael, to może gdzieś tu też w okolicy nie coś. O, tu co mamy? 62% Jordan. Jordan, no to byśmy się wbijali tutaj na arabskie państwa, to by było nawet dobre. To by było nawet dobre, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale to tak działa, że... jak zajmujecie jedno państwo, to później większe prawdopodobieństwo macie w tych państwach dookoła. Dlatego to jest ważne, gdzie zaczniecie. Egipt, tu też by było ciekawie. Dobra, zajmijmy ten Jordan, mi się wydaje, bo tu jest największa szansa powodzenia z tych państw. Bringing them to our side. Bringing them. Standing by. Standing by. Dobra, te Czechy już zostały zajęte chyba, tak? No to tego gdzie wyślemy teraz? Mamy tak, Czechy, Słowację, Izrael mamy zajętą, Danię mamy zajętą. Tu jest Szwecja zajmowana. Finlandię może? Może Norwegię, co? Ale Norwegia chyba jest przez kogoś, tu coś jest, jakiś znaczek. A resurs, że są resursy. W sensie, wiecie, złoże, że są. Ewentualnie możemy wbić tu na Szwajcarię chyba, czy to jest Alpine States, czyli to jest Austria i Szwajcaria razem. No nawet jest duże prawdopodobieństwo. Węgry jest 64 też procent. Może Węgry? Czy Finlandię? To byśmy tak już na Rosję trochę poszli. Albo tą Norwegię, kurde. No tu jeszcze nikt nie wbija w tą Norwegię. Tu są te złoża, to by było dobre też, ta Norwegia. Dobra, spróbujmy Norwegię zająć. Taking control. No i drugi punkt kontrolny w Szwecji. We'll be running this place in no time. Dobra, czyli tych mamy przydzielonych. Tu wszystkich chyba przydzieliliśmy już. No bo mamy jeszcze tą dywizję jakąś zmechanizowaną, ale przecież nic z nią nie będziemy robić. No dobra, no to potwierdźmy. No i puszczamy czas, nie? Kurde, akurat tutaj mam licznik, wiecie, nagrywania w tym rogu i nie widzę tych... Nie widzę tego, co tutaj jest tak naprawdę. Wy to widzicie, ja tego nie widzę, bo mi się wyświetla tutaj, ile minut jakby nagrywam. We're winning their hearts and minds. Dobra, zwiększyliśmy... A nie, bo udała się ta misja publiczna w Polsce. Czyli no też zwiększyliśmy dzięki temu swoje poparcie takie w Polsce, można powiedzieć. No, także ten odcinek to tak jakby zajmiemy się tym, żeby kontrolować jak najsilniejszy obszar tak naprawdę, jak najmocniejszy. No nie udało się przejąć Szwecji, zobaczcie, w pełni, niestety. We're taking over. Norwegii się udało pierwszy punkt kontroli przejąć, dobrze. Kurde, ta Jordanii nie przejęła. No niedobrze. Enemy consular detected. W Rzymie. Kurde, w Rzymie. We Włoszech się osadzają jakieś... Zobaczcie, z jakiejś frakcji tutaj. Przeciwnej. Niedobrze.
Oni te mocniejsze kraje, kurde, biorą. Ja też jak chyba trochę źle może to robię, ale no Polska też nie jest taka zła. Ja bym chciał Polskę patriotycznie kontrolować, no. Mieć pod wpływem. Dobra, klepać się dalej tą Jordanię. 44-62%. Dobra, ten wpływ nam wzrósł. Masz, dam ci tu więcej. 77%. We'll bring this nation to our side. No i masz zająć tą Jordanię. Where to? Ty masz, człowieku, zająć tą Szwecję, kurde, bo to jest ważne. O, 73% jest na zajęcie drugiego punktu kontrolnego. Nie, ja mu dam tu. Dam mu. O, 84% niech ma. Establishing our presence. What's the up? Drugi punkt w Polsce, ile mamy? 72%. Widzicie, ta kampania społeczna przyniosła sukces i teraz mamy od razu na starcie dość duże prawdopodobieństwo, ale dodajmy jeszcze tutaj punkty wpływu. To będzie 83% będzie na drugi punkt kontrolny. No i tu Norwegię jeszcze zajmijmy. 64%. No, control donation. O kurde, ja Polskę kliknąłem nim. Ale zjebałem, opowiem. Wiecie co? Kliknąłem, wyprowadziłem go z Norwegii do Polski, też poleciał. Oh my god. Ciekawe, czy da się to jeszcze teraz zmienić. W ogóle piszcie mi w komentarzach, jak coś źle robię, jak widzicie, że coś nie tak. Norwegia, może da się go jeszcze przestawić. Taking control. Kurde, no nie wiem, no on już chyba do tej Polski poleciał. Dobra, puśćmy ten czas. Kurde, no nie widzę, gdzie tu klikam. A, tu muszę skliknąć. They are here to cleanse our sick world. The aliens are our saviors. Ta coś gada, że kosmici to nasi wyzwoliciele. Głupia. Ale przyspieszmy czas. No ale błąd popełniłem, widzisz, taki no głupkowaty, no bo dwóch dałem do Polski. Focus economy. Na czym się skupiamy? Dobra, skupmy się na ekonomii. Na razie. Zobaczcie, tu są te inne frakcje. Ciekaw jestem, co oni biorą. Czy Afrykę? Crackdown, co? Kurde, zostaliśmy chyba wykurzeni z tej Norwegii, niestety. Zobaczcie, coś tu się dzieje. Coś tu chyba utraciliśmy kontrolę. Flota kosmitów została odkryta. Coś tu się dzieje, jakiś crackdown, mamy coś... No kurde, no... Norwegię stracimy, ja dziękuję. Our supporters are in place. Dobra, Szwecję udało się chociaż zająć w pełni. We've got our people in place. I Polskę mamy drugi punkt, okej. Okay. We've got our people in place. A, i trzeci punkt. No dobra, no to chociaż tyle, że tego wysłaliśmy i zajął ten trzeci punkt kontrolny od razu w Polsce. Czyli udało się w pełni zajętą Polskę już mamy w takim razie. We failed to take control. Kurde, ta znowu Jordanu nie zajęła. No nie mogę z niej. Fail to take control. Dobra, tylko wiecie co, bo teraz już troszeczkę mamy tych państw zajętych i w sumie nie wiem, bo tutaj zobaczcie, mamy to 104 na 140 i wiem, że do tego maksa możemy dojść tylko. I właśnie powinniśmy chyba jakoś to powiększyć, te 140, i nie wiem, czy nie musimy teraz zacząć znowu rekrutować do tego konsilu, tylko tutaj we must develop the cells project. Widzicie, jakieś projekty tutaj są konieczne. Także już powoli zbliżamy się jakby do końca takiego naszego rozwoju, tego można powiedzieć pod względem tych państw. No bo tak naprawdę możemy do tych 140 dobić, nie? To jest taki nasz jakby limit. I po prostu
jak będziemy mieć więcej, to będziemy ponosić za to konsekwencje. No, także nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że może takie kraje wybieraliśmy, no ale mamy pod kontrolą Czechy, Słowację, Polskę, Danię, Szwecję i Izrael, no. I Izrael. Okej. Okay. Myślę, że tego Davida Brownie, czyli tego, który jest tu najcwańszy, wyślemy go do tej Norwegii chyba. Niech on tu ogarnie tą sytuację. I wydaje mi się, że niech przejmie tutaj ten drugi punkt kontrolny. No nie wiem, czy Tom... Tam ma dalej ten Jordan próbować. Czy może ją rzucić w ogóle gdzieś do Afryki, czy gdzieś. Albo nie, wiecie co? Odpuśćmy, bo ona ma słaby ten per cały. Odpuśćmy nawet ją może ruch, a dajmy kogoś. Ten do Norwegii pojechał. Tego Briana weźmy. Może tego dajmy, niech tylko Jordan znowu, kurde, może coś lepszego byśmy zajęli. Zobaczcie, on by miał 48% tutaj na Egipt. Szans. Libia, Tunezja, zobaczcie. Portugalia 65%, no to jest ciekawe też Portugalię. Spróbować zająć, potem byśmy mieli większe prawdopodobieństwo na przejęcie Hiszpanii pewnie. I tak myślę, że się dość fajnie rozpanoszyliśmy. Zobaczcie, mam 15% na Niemcy szans, żeby Niemcy wziąć, no to by było coś. Grecję też moglibyśmy tak strategicznie wziąć. Może Grecję weźmy jeszcze. Co o tym myślicie? Tak strategicznie będzie tu na Cyplu, nie? I wtedy nam się zwiększy pewnie też prawdopodobieństwo Turcji może. Byśmy chcieli, chociaż tutaj już ktoś jest, zdaje się. Tak. Już przejęli kontrolę, skurczybyki. No to może tą Grecję by wziąć faktycznie. Chyba, że to weźmiemy, ten Alpine States. To też jest mocne, zobaczcie. Czyli to jest to jakby połączona Austria i Szwajcaria, nie? Szans na sukces, no to trochę musiałbym władować tego influensu. Nie chcę przekroczyć tych 140, wiecie? Także nie chcę przeszarżować. Dobra, weźmy może tą Grecję, to chyba nie przekroczymy wtedy. To są też dwa punkty kontrolne. Wyślijmy tego i wyślijmy tego z Polski, ziomka. Też wyślijmy. Też do Grecji, niech idzie od razu, zajmie drugi punkt kontrolny, bo to są dwa oczywiście. Tu może się uda za jednym zamachem Grecję zająć. Tej to chyba odpuścimy ruch w ogóle, bo nie chcę tych 140 przekroczyć, także wydaje mi się, że jeszcze Norwegia i Grecja i to styknie na razie. I zobaczymy, co z tego wszystkiego, kurde, wyniknie. Nie wiem, czy tutaj gdzieś będzie pisało, jak te inne kraje, bo tu jesteśmy my, zobaczcie. My mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krajów pod kontrolą, no z których tak naprawdę największy mamy w Polsce. Tutaj zobaczcie w ogóle coś, public opinion i tak nie ma, kurde, największej opinii tutaj o nas, bo my jesteśmy ten resistance, my jesteśmy, nie, czyli opór. Sobie patrzę jeszcze na to, no badanie, na przykład Szwecja ma największe 30,5, no ale generalnie raczej Polska, no Polska jest też, widzicie, miała trzy te punkty kontrolne, nie, także najmocniejszy kraj z tych, które kontrolujemy tutaj jako nasza frakcja.
No i dobra, i teraz jestem w takim momencie, że trochę nie wiem, co dalej robić. Dojdziemy do tych 140, ja puszczę czas. No i postaram się jakby zorientować się przed kolejnym odcinkiem, co jakby dalej w tej grze należy. No co, no przydzieliłem. Dobra, jednej nie przydzieliłem, no i nie przydzielam jej. No to wiecie, no to ogarniemy jakby. Przed kolejnym odcinkiem postaram się ogarnąć właśnie, co trzeba. Co trzeba dalej robić. Tak, żeby na pewno to jakoś powiększyć jeszcze. No, the trick is not to look directly at what you are trying to see. O, global research. Offset your focal point somewhere to the side of where you think you notice the movement. The Sirat al-Baqarah. Global Research, co się skończyło. Zobaczmy w ogóle te właśnie... Moment... Cancel, tu nic nie będę mógł zrobić. Solar System to nie. Cancel Nations... A new project available. Oh, we are new able Military Science Lab Project. Ciekawe. Continue. No, continue, coś wzięliśmy. We've gained significant support. O, przejęliśmy Norwegię, no i super. 111 mamy na 140. Także jeszcze... Our supporters are in place. Grecja mamy pierwszy punkt kontrolny. 118... We're taking over. 125, widzicie? No to już prawie doszliśmy do maksa, także na razie sobie odpuścimy, myślę, dalsze to zajmowanie. No i w związku z tym, że... No dobiliśmy do tych punktów praktycznie maksa, który tutaj na ten moment mamy. I też w chwili obecnej na razie póki co nie wiem, jak to powiększyć, powiem wam szczerze, jeszcze do tego nie doszedłem. Także myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten pierwszy odcinek z gry Terra Invicta. No tak tutaj rozpoczęliśmy to nasze kurcze rozdanie na tej mapie. Ciekaw jestem, gdzie te inne nacje, czy oni tutaj Chiny może podbijają. Czy gdzie się dzieje ten ruch? Nie, Chin, zobaczcie, jeszcze nikt na szczęście nie bierze. Jeszcze nikt nie rządzi, nie dzieli w Chinach. Ale kurde, Japonię, zobaczcie. Akademia wzięła, no to Japonia to jest potęga. No, także kurde, widzicie. Oni poszli na inne kraje. Indie też są do wzięcia, na szczęście. Tu się coś dzieje też, zobaczcie, w Afryce. Jakieś wojny. Tu ktoś wziął Erytreę. Erytreę to sobie możecie brać, ludzie. To oni są, widzicie. Pewnie w Ameryce też tu coś się rozpanoszyli. Moment. Tu zobaczcie Brazylię. O, Brazylię sobie biorą. Ameryki nikt nie kontroluje jeszcze. Nikt nie kontroluje Kanady. Meksyku. No ale tam już bijają na Brazylię, tu zobaczcie, bijają Belize, coś, Honduras, Nicaragua. No jedna ta nacja też tą Japonię kontrolują, to jest mega kontrola jak dla mnie. Tu zobaczcie też na Włochy i to ta sama, widzicie, The Academy, czyli ta sama, która Japonię kontroluje. No to oni już widzę, że tutaj główny, oni też zobaczcie coś we Francji tu próbują. Francja jeszcze nie jest zajęta, Wielka Brytania też jest zajmowana, no. Powiem wam, że naprawdę oni tutaj celują w te jakby mocniejsze kraje. A właśnie nie wiem, czy to była dobra strategia, że ja tak poszedłem w dużą liczbę państw takich trochę mniejszych, ale też nie jakichś słabych, bo to nie są takie słabiutkie państwa typu Polska, Szwecja i tak dalej, Dania, tylko takie raczej no średniaki. No dobra, zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Dobra, także kończę ten odcinek, trzymajcie się, do następnego, cześć.